Wojska niemieckie pod dowództwem Henryka V zaatakowało Piastowski Gród Głogów. Wydarzenia z tego czasu wspomina wiceprezes Stowarzyszenia Ziemi Głogowskiej. Obrona Głogowa z roku 1109 była ważnym epizodem wojny polsko-niemieckiej. Ważnym dlatego, ponieważ Głogów był bardzo ważnym grodem ówczesnej Polski i bronił tego przejścia dogodnego przez rzekę Odrę, broniąc też Wielkopolski, czyli centrum ówczesnej Polski Piastowskiej. Obrona Głogowa trwała około 3 tygodni. Zakończyła się z perspektywy polskiej zwycięstwem, no i poprzez to wydarzenie Henryk V, król niemiecki, musiał zmienić taktykę całej wojny. Zakończyło się to jego klęską. Miejscem, które kojarzy się mieszkańcom Głogowa z tymi wydarzeniami, jest Pomnik Dzieci Głogowskich, jednak mało kto wie, że ma przypominać jeszcze o innych wydarzeniach historycznych związanych z Głogowem. Pomnik Dzieci Głogowskich nawiązuje w pewnym stopniu do wojny z 1109 roku, zresztą jest w formie machiny oblężniczej, gdzie mamy sylwetki 5 dzieci, natomiast ten pomnik został odsłonięty 1 września 1979 roku. Miał nawiązywać nie tylko do wydarzeń z XII wieku, ale również do okrutnych losów dzieci polskich w czasie II wojny światowej. Warto dodać, że w Głogowie był taki obóz przejściowy dla tych dzieci, które miały być wywiezione w głąb III Rzeszy. O heroicznej walce Głogowian jest wzmianka we wszystkich podręcznikach do historii, ale czy sami Głogowianie coś o obronie Głogowa wiedzą? Mamy właśnie pomniki. I właśnie dzieci głogowskie były, powiedzmy, całą obroną tego Głogowa, były na przodzie naszych rycerzy, którzy bronili Głogowa, i one były wystawione. Coś było, na sobie pamiętam, ale nie wiem co teraz. 1109 napaść, nie wiem czy Niemcy, czy Prusy to były, napaść na Głogów. Głogowianie byli przygotowani, w zamian za odwleczenie bitwy oddali swoje dzieci z zastaw, tam coś tam z tych takich rzeczy. No i te dzieci musiały później, niestety Niemcy nie dotrzymali słowa, do maszyn obleśniczych przywiązali te dzieci, no niestety rodzice musieli najpierw strzelać do swoich dzieci, później walczyć z wrogiem, jeżeli dobrze pamiętam. Henryk chyba V najechał Polskę i obrońcy bronili grodu i Niemcy wzięli jako zakładników dzieci głogowskie. Miejskie obchody wygranej bitwy o Głogów odbędą się w pierwszej połowie września. W planach m.in. premiera filmu animowanego autorstwa Arkadiusza Olszewskiego „Obrońcy Głogowa” czy bieg na 1109 metrów.